Dzień dobry, drodzy bracia i siostry w wierze. Niech pokój i błogosławieństwo Pana będą z wami w tym dniu, który się rozpoczyna. To prawdziwie błogosławieństwo móc dzielić ten moment refleksji i komunii. Niech boskie światło oświeci nasze serca i prowadzi nas drogą prawdy i łaski. Dziś rano zapraszam was do uśmiechu, do pozwalania radości zalewać wasze dusze i do odpędzenia wszelkiego smutku. Niech nasze spojrzenie zwróci się ku jasnej stronie życia, ku błogosławieństwom, których otrzymujemy każdego dnia, zamiast zatrzymywać się na wyzwaniach i problemach, które mogą się pojawić. Dziś przynoszę wiadomość nadziei i alarmu, zainspirowaną słowami świętego Gabriela do ojca Michała. Ta wiadomość ostrzega nas przed uciskami, które mogą nawiedzić ziemię, i wzywa nas do bycia przygotowanymi i czujnymi. Jest to wezwanie do nawrócenia i zbliżenia się do boskiego. Proszę was, abyście podzielili się tą wiadomością, aby dotarła do jak największej liczby serc potrzebujących kierunku i pociechy. W tym świętym momencie przypominam sobie słowa apostoła Jakuba, który przypomina nam o mocy modlitwy. Niech nasze głosy złączą się w modlitwie, wierząc, że modlitwy sprawiedliwych serc są potężne i skuteczne. Niech nasze poranki będą błogosławione westchnieniem modlitwy, a nasze noce spokojne i bezpieczne pod boską opieką. O Boże, źródło mądrości i pociechy, obdarz nas przez Ducha Świętego prawdziwym zrozumieniem i pokojem przewyższającym wszelkie pojęcie. Panie, Ty jesteś władca suwerenny nad wszystkimi narodami. W Tobie pokładamy nasze zaufanie i nadzieje. Ochraniaj nas, o Panie, i obdarzaj nas Twoim miłosierdziem, pokojem i sprawiedliwością każdego dnia naszego życia. Amen. Nasz Królu, strzeż naszych rodzin i naszej Ojczyzny. Ochraniaj nas, prosimy. Chron nas przed naszymi wrogami i Twoim sprawiedliwym sądem. Wybacz nam, o Władco suwerenny, nasze grzechy przeciwko Tobie. Jezu, Ty jesteś Królem Miłosierdzia. Zasługujemy na Twój sprawiedliwy sąd. Zmiłuj się nad nami, Panie, i wybacz nam. Ufamy Twojemu wielkiemu miłosierdziu, o Królu bardziej imponujący niż wszyscy. Składamy Ci pokłon i modlimy się, aby Twoje królestwo było uznane na ziemi. Amen. Ojciec Miguel właśnie otrzymał wiadomość od świętego Gabriela, a ojciec ostrzegł nas o nadchodzącej ucisku, który nastąpi na ziemi. Jego niszczycielska moc będzie nie do pomyślenia, jeśli ludzie nie zostaną ostrzeżeni o tej straszliwej zdarzenie. Nikt nie może przetrwać, kiedy to się stanie. Dlatego ta wiadomość będzie udostępniona wszystkim wam, umiłowanym dzieciom naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Zachęcam was do kontynuowania modlitw za naszą Królową i Matkę ostatnich czasów oraz naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Trwajcie w wierze, obawiając się obrażenia naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, obawiając się utraty współczucia i miłości, obawiając się pozostania bez czystej wody, która podtrzymuje braterstwo. Tylko poprzez utrzymanie jedności ludzi i wspieranie się nawzajem będziemy mogli przezwyciężyć coraz większe wyzwania. Jesteście w wielkiej ucisku. Trwajcie mocno, aby nie ulec najcięższym prześladowaniom DLA wiernego ludu. Umilowane dzieci naszego Króla, ludzie muszą zwrócić uwagę na moje słowa i przygotować się na to, co nadchodzi. Wielka ucisk przyjdzie i tylko bardzo mała liczba ludzi będzie mogła przetrwać. Pojawiam się, aby ostrzec ludzi o tym, ludzie naszego Króla. Jezus Chrystus, ta ucisk przyjdzie z księżyca i musicie uważać na księżyc w nocy, aby przygotować się w domu. Jeśli zobaczycie księżyc w jednym dniu, a potem nagle zniknie o godzinie 22 na niebie, to znak, że wielka ucisk nadchodzi. Po zniknięciu księżyca, w tym przełomowym dniu, wielka asteroida uderzy w Ziemię. Ziemia zmierza na kolizję z bardzo dużą asteroidą o bezprecedensowej wielkości. Kiedy asteroida się zbliża, panika i strach ogarniają serca ludzi na całym świecie. Rządy i organizacje międzynarodowe spieszą się, aby rozpocząć plany awaryjne, ewakuując gęsto zaludnione obszary i zapewniając schronienie DLA osób w narażonych regionach.
kanały komunikacyjne zalewają ostrzeżeniami, radami i modlitwami. Kiedy asteroida wchodzi w atmosferę Ziemi, jej ogromna prędkość tworzy rozżarzoną kulę ognia, oświetlając niebo blaskiem z innego świata. Ogłuszający huk jej zbliżającego się brzęczenia rozbrzmiewa na całej Ziemi. Gdy rozważamy nadchodzącą katastrofę, ogarnia nas zdumienie i przerażenie tym, co ma nadejść. Uderzenie tej kolosalnej asteroidy będzie miało niewyobrażalną magnitudę, wstrząsając Ziemię do jej najgłębszego rdzenia. Niszczycielska fala uderzeniowa rozprzestrzenia się, niszcząc wszystko na swojej drodze z nieopisaną gwałtownością. Całe miasta zostaną zredukowane do gruzów, lasy zrównane z ziemią, a góry przemodelowane w ciągu sekund. Ziemia drżyć będzie gwałtownie, wywołując osuwiska i powodując upadek już osłabionej infrastruktury. W tym momencie nadchodzącego terroru kluczowe jest, aby każdy miał przygotowany własny schron i DLA swoich rodzin. Nie wychodźcie z domów i upewnijcie się, że wszystkie okna i drzwi są zamknięte. W kulminacyjnym momencie tego przerażającego wydarzenia mocno trzymajcie krucyfiks i nieustannie módlcie się w swoich schronach. Ufamy Bogu, że pomoże nam i ochroni w tej bezprecedensowej ucisku. Jest istotne, abyśmy zrozumieli powagę zbliżającej się cierpieniowej sytuacji i byli świadomi trudności, które stajemy przed obliczem. Powinniśmy być roztropni i przygotowani na to, co nadchodzi. To wezwanie do nawrócenia. Moment, abyśmy zwrócili się ku Bogu w pokucie i modlitwie, wstawiając się także za tymi, którzy jeszcze nie szukają nawrócenia. Podczas gdy przygotowujemy się na to, co nadchodzi, powinniśmy także chronić się przed pokusami i złymi wpływami, które nas otaczają. Powinniśmy walczyć, aby zachować nasze myśli i umysły czyste, oddalając się od zła i szukając boskiej ochrony. Niech możemy przygotować się jak najlepiej, ufając w Boże przewidzenie, aby pomnożyć nasze wysiłki. Bądźcie czujni, ponieważ jesteśmy ludem wybranym naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Nie wątpmy w ochronę niebiańskich zastępów, ponieważ zostali wysłani, aby nas strzec i chronić. Niech macierzyński płaszcz naszej Królowej i Matki nieustannie nas okrywa, dając nam siłę i pocieszenie w tym czasie próby. Święty Gabriel, błogosławię was błogosławieństwem, które nasz Król i Pan Jezus Chrystus ma dla swoich dzieci. Apokalipsa 6:5-17. I królowie ziemi, i wielmoże, i dowódcy wojsk, i bogaci, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wszyscy wolni schowali się do jaskiń i do skał górskich. I mówią górom i skałom, padnijcie na nas i ukryjcie nas przed obliczem Tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, bo przyszedł wielki dzień Jego gniewu i któż może się utrzymać. O chwalebny Archaniele Święty Michale, potężny obrońco w duchowej walce. Zwracam się do Ciebie w tym czasie potrzeby i ucisku. Ty, który jesteś stróżem wiary i obrońcą dusz, błagam Cię, abyś wstawiał się za mną przed tronem niebieskim. Święty Michale, dzielny wojowniku, dowódcze niebiańskich zastępów, powierzam Ci swoje życie i duchowe bitwy. Kiedy zwracamy się do Archanioła Świętego Michała, błagamy o Jego boską interwencję w naszym życiu. Z mieczem światła, który dzierży, pragniemy, aby przeciął on łańcuchy, które nas więżą grzechowi i ciemności, uwalniając nas, abyśmy podążali drogą prawdy i sprawiedliwości. Wołamy o Jego ochronne tarcze, pragnąc obrony przed atakami złego i Jego zwolenników, którzy często usiłują odwrócić nas od drogi cnót. Nasza prośba do świętego Michała jest taka, aby prowadził nasze kroki, umacniał naszą wiarę, odnawiał naszą nadzieję i wzmacniał naszą miłość do Boga i bliźniego swoją boską mocą. Pragniemy być odziani w Jego niezwyciężoność wobec pokus i przeszkód, jakie napotykamy na naszej drodze. W Nim składamy nasze troski, obawy i potrzeby, ufając Jego potężnej wstawiennictwu, aby pomagał nam w naszej walce przeciw złu. Jako wierny stróż Kościoła i dzieci Bożych, prosimy świętego Michała, aby obdarzył nas łaską wytrwania w wierze aż do ostatniego tchnienia naszego życia.
jest niezwykle ważne, abyśmy uważnie słuchali ostrzeżeń i przygotowywali się na stawienie czoła wyzwaniom, które pojawiają się na naszej duchowej drodze. Serdecznie dziękuję za obejrzenie do końca naszego filmu i zapraszam Cię, drogi bracie, droga siostro, do subskrybowania naszego kanału, zostawienia komentarza, w którym podzielisz się swoimi refleksjami i doświadczeniami oraz do udzielenia łapki w górę, jeśli dotknęła Cię ta wiadomość. Kontynuujmy mocni w wierze, błogosławieni i wytrwali w naszej duchowej podróży, zawsze ufając w łaskę i błogosławieństwa, którymi nas obdarza Bóg. Niech On nas błogosławi i strzeże zawsze. Amen.